Tak wyglądało, tak można było usłyszeć to pierwsze nagranie właśnie z 10 kwietnia na miejscu pod Smoleńskiem, kiedy jeszcze de facto nic nie wiedzieliśmy. Nie wiedzieliśmy dokładnie, ile osób zginęło, bo na początku też pojawiały się informacje, że dwie albo trzy osoby mogły przeżyć. Każdy z tych, którzy mieli bliskich, na pewno liczył, że mogą być to osoby najbliższe. Jak się okazało później, wszystkie 96 ofiar zginęło. Kuzyn Jarosława Kaczyńskiego i Lecha Kaczyńskiego, Jan Maria Tomaszewski, tak wspomina podróż, a także wszystko to, co towarzyszyło Jarosławowi Kaczyńskiemu i właśnie Janowi Marii Tomaszewskiemu, kiedy jechali do Smoleńska. Tę rozmowę przeprowadził w 2010 roku, zaraz po powrocie ze Smoleńska, Krzysztof Skowroński. Pamiętasz, to na pewno pamiętasz to głupie pytanie. 10 kwietnia. 10 kwietnia. No to chciałem na ten temat mówić. No to było, wiesz, potworne, bo obudziłem się i pierwszy telefon dostałem od znajomej, że coś się bardzo złego wydarzyło. Otworzyłem telewizor, na paskach już wszystko latało, że rozwalił się samolot Leszka i pierwszą rzecz, co zrobiłem, to pojechałem do cioci, do szpitala, gdzie już Jarek był. No to był kompletny szok, tak, no potworny. Jeszcze jakiś tam, pamiętam, było, nie wiem, czy sobie przypominasz, była taka informacja, coś takiego było, że trzy osoby się uratowały, prawda? Coś takiego, ja miałem jeszcze nadzieję, tam jakoś pojechałem szybko do domu, żeby to sprawdzać. Później Jarek do mnie zadzwonił, żebym już ubrał się, czy tak, Jarek powiedział, żebym się ubrał w garnitur i jedziemy do Smoleńska. I ja natychmiast już ubrałem się jakoś, nie pamiętam, jak to było, ale na lotnisko, dojechałem na lotnisko, czy i tam już była cała delegacja. I żeśmy wystartowali o godzinie już gdzieś tak koło godziny, chyba w pół do czwartej, trzecia aż pół do czwartej. Wylądowaliśmy w Witebsku. Tam nas strona białoruska fantastycznie przyjęła. Dostarczyli nam autobus. Nawet był na lotnisku taki mały poczęstunek, jakaś tam herbata, jakieś naboje. Błyskawicznie te 30 kilometrów do granicy rosyjskiej nas dowieziono. Po drodze były wszystkie ulice, drogi pozamykane, także nasza kolumna dosłownie piorunem przejechała tą całą trasę. Wszędzie salutowali nam policjanci, czy milicjanci, nie wiem. Granica rosyjska i tu się zaczął cały już, no, horror, jakiś w ogóle czarny film. Po pierwsze, mimo że z nami, z Leszkiem, no jest, z Jarkiem i ze mną jechali posłowie naszego Sejmu, czyli dyplomaci. Mimo tego, że to były wszystko paszporty dyplomatyczne, Rosjanie urządzili kontrolę paszportów, co chyba jest w ogóle wbrew jakimkolwiek międzynarodowym prawu. Tak? Czy się mylę? Chyba Może prawo jest, ale w takiej sytuacji kontrola tak. I paszportów jest. to był jakiś horror. To trwało bardzo długo. Bardzo długo oni to kontrolowali. I później, nie wiem, chyba z 40 minut, albo nas było 16 osób, coś tak koło tego, więc proszę sobie wyobrazić, 40 minut chyba do godziny. Potem zaczęła się jazda, gdzie przed nami jechał jakiś wóz nieoznakowany, który był niby pilotem. Jechaliśmy z prędkością tak plus minus 25 na godzinę. 25 na godzinę. Pani atasze, która się tam z Moskwy, która się zjawiła, zatrzymała w pewnym momencie autobus, podchodzi do tego samochodu. Okazało się, że to był policyjny, czy milicyjny, cywilny. Na pytanie, dlaczego jedziemy tak wolno, odpowiedzieli nam,
taki był Pripkas. I dalej tak jedziemy. I za chwilę nas dopada, jeszcze dojeżdża do nas jeszcze jeden samochód już z tymi kogutami na dachu. Myślałem, że zaczniemy jechać trochę szybciej. Okazało się, że wcale nie, jeszcze wolniej zaczęliśmy jechać. I w pewnym momencie wyprzedza nas kolumna z Tuskiem. Mercedesami nas gonią, przeganiają na sygnałach. Cała kolumna, Tusk, myk. Wyprzedzili, myślę, no to teraz już ruszymy jakoś. Jak już Tuska żeśmy przepuścili, to może będzie jechało. Nic podobnego. Dalej także nas ściągnęli. Także proszę sobie wyobrażać, cirka plus minus 60 kilometrów, 2,5 godziny żeśmy jechali. Natomiast cyrki zaczęli wyprawiać również już w samym Smoleńsku, czyli ten pilot robił taki numer, że na jakimś takim większym skrzyżowaniu, coś na kształt takiego ląda, to, zaczął jeździć w kółko, udając, że nie wie, w którym kierunku jest lotnisko. Po czym żeśmy dojechali na to lotnisko i przed samym lotniskiem, dosłownie przed naszym autobusem, zamknięto bramy. Już zapadał zmierzch, już zapadał zmierzch. I znowu zaczęła się historia tego typu, że znowu pani attaché dzwoni do Moskwy, znowu do ministerstwa, co się dzieje i tak dalej, znowu no, to trwa następne minuty, pół godziny, godzinę i dopiero już zaczyna być już kompletnie ciemno, otwierają bramy, nas puszczają tam na teren tej tragedii. I słuchaj, wyobraź sobie, co widzimy. Ja widzę, taką scenę, przejeżdżamy pełno, z jednej strony pełno wozów, telewizje, dziennikarze, żurnaliści i tak dalej, z drugiej strony namioty, w jednym z namiotów światła i co tam jest, pan Putin z panem Tuskiem, no ja to nazywałem, że robią show przed dziennikarzami. My przejeżdżamy dalej, pokazują miejsce tego rozbitego samolotu. Wygląda to w ten sposób, że to jest lasek ścięty, jakiś taki brzozowy, pełno kawałków, małych kawałków metalu porozrzucane dookoła, zmieszane to jest ze wszystkim, co może być. Wyobrażę sobie. Jakiś tam wieniec, jakiś tam kamień symboliczny. Właściwie tego samolotu nie ma. To wszystko jest zmieszane, części samolotu zmieszane z błotem. Największa część tego samolotu to jest zdjęcia, dwa słynne, które wszędzie chodzą w tej chwili na YouTubie i w internecie, to te koła z resztkami błota i kawałek kabiny. A resztę wszystko rozsypane jest w drobny mak. No i teraz co się dalej dzieje? Leszka znaleźli, prawdopodobnie dlatego, że jako prezydent on miał wszyty w garnitur chip, który można było przez GPS-a znaleźć, gdzie on jest. Także w ten sposób Leszka znaleźli. I teraz prowadzą mnie i Jarka na miejsca, gdzie leży Leszek. Leszek leży na ziemi, na takim na jakimś takim prześcieradle czy coś, dookoła błocko. Nawet nie byli łaskawi postawić jakiś, nie wiem, no jakoś cywilizowanie to zrobić, na jakimś stole czy coś polowego. Nic, tak, po prostu na ziemi wszyscy. Obok leżał Putra. To poznałem go po tych charakterystycznych wąsach. Kawałek właściwie jego leżał, to trudno było nazwać. No Leszek leżał był bardzo pocięty. Nie wiem nawet, czy to były jego nogi. To było bardzo mocne. To, że Jarek to przetrzymał, to po prostu coś niesamowitego. To po prostu to trzeba mieć już bardzo mocny charakter. To się nie da tak. Normalny człowiek to tego by nie wytrzymał tak łatwo, jak to Jarek wytrzymał wszystko. Dookoła, ponieważ
Ja chciałem jeszcze to zaobserwować, co tam się dzieje, więc patrzyłem, co było dookoła nas. Leżały wory. Takie, wyobraź sobie, jak my tutaj kupujemy na śmiecie takie wory niebieskie, wiesz, coś takiego. I w tych worach prawdopodobnie, nawet chyba jestem pewny, były ludzkie części. Były tak podrzucane pod takim murem, tam był taki mur betonowy i tam było to wszystko poukładane. Tam były te części ludzkie. Potem ja się cofnąłem do naszego autobusu, zaczęło coś tam padać, poszedłem po płaszcz i proszę Państwa, taka była historia. Jestem w ciemnym autobusie, przed autobusem stoją ludzie, to jest jakaś ochrona, podchodzi do nich umundurowany w polskim mundurze człowiek, pyta się, gdzie jest nasz samolot, odpowiedź: jest w powietrzu. On na to mówi: Jezus Maria, będzie następna tragedia, oni go chcą zestrzelić. Dokładnie to sobie zarejestrowałem. Pytanie, co robić? Niech piloci cały czas mówią coś z nami. Niech się łączą cały czas z radiotelefonem. Niech oni słyszą, że jest rozmowa. Wszystko jedno co. Co oni mają mówić? Takie jeszcze pytanie. Co oni mają mówić? Niech mówią Mayday, Mayday. Wszystko jedno co. Koniec. Dalej nie słyszałem. Zarejestrowałem to. Oni mnie nie widzieli, jak zaznaczam. Ja byłem w ciemnym autobusie, także ci ludzie, którzy tam stali, nie bardzo wiedzieli, że ja to usłyszałem. Teraz co dalej? Jarek wrócił z tego miejsca, gdzie był Leszek, do autobusu. Podbiega do nas lekarz, prawdopodobnie to był rosyjski, mówi, że pan Putin zgodził się na to, żebyśmy zabrali Leszka teraz tym samolotem. Ale że to potrwa jeszcze. W związku z tym dwie godziny, trzy godziny musimy poczekać. W związku z tym odwożą nas do hotelu w centrum miasta. A nie doszło do spotkania premiera? Nie doszło do żadnego spotkania. Nie doszło do żadnego spotkania. Pan Tusk nie raczył podejść, nie raczył złożyć kondolencji. To jest dziwne, bo nawet jak ja byłem już w drodze w autobusie, to dzwonili do mnie nawet moi koledzy Austriacy. Austriacy składali mi, bo ja wiele lat mieszkałem w Austrii, składali mi kondolencje. Wiele osób, ale wśród nich nie było pana Tuska. Pojechaliśmy do hotelu, tam ci prości Rosjanie, ci ludzie, którzy tam pracowali, fantastycznie rzeczywiście zachowali się. Mieliśmy tam przygotowane i herbatę, i ciastka jakieś, i jakąś taką, bo myśmy przez cały dzień nic nie jedli, coś do jedzenia było przygotowane. No i czekamy. Po dwóch godzinach przychodzi chyba Kowal i mówi, że jednak Putin się nie zgadza na to, żebyśmy odebrali Leszka. Także nasze całe czekanie było bez sensu. To już jest godzina, nie wiem, która druga w nocy, nie druga, dwunasta, może pierwsza w nocy. W związku z tym odwożą nas na lotnisko. Samolot ma już startować, bo nasz samolot nie wiadomo dlaczego nie mógł przylecieć z nami na lotnisko do Smoleńska, tylko musiał wylądować w Witebsku. Natomiast jak myśmy już przyjechali do Smoleńska, no to ten samolot został opuszczony i przyleciał do Smoleńska. Nie wiem, na czym polegała ta gra.
i z nas zabrał ze Smoleńska. I teraz jaka historia? Wsiadamy do samolotu, samolot już się rozgrzewa, silnik już gotowy do startu, nagle pan pilot mówi, że niestety nie możemy lecieć, bo Rosjanie powiedzieli, że muszą zrobić jeszcze kontrolę. Paszport kontrolę. Cyrk, następny cyrk. Wiesz, cały samolot po naszych posłów, oni robią kontrolę i no dobrze, no to czekamy dalej. Czekaliśmy z następną godzinę, żeśmy czekali. Po godzinie zjawili się panowie, no nie będę mówił, że mogliby wystąpić w filmie Wajdy, ale powiem co, jako aktorzy w filmie Katyń. Zaczynają kontrolować paszporty. Nas nie będę mówił, ale dokładnie ten sam cyrk. Znowu trwa to całe minuty, godzina to chyba trwa ta cała kontrola. Po czym ci panowie zaczynają sprawdzać, co jest między ławkami. Czyli rewizja samolotu. Także wróciliśmy do Warszawy o godzinie 5 nad ranem. Tak, podróż do Smoleńska i także datę 10 kwietnia wspominał kuzyn i prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Jarosława Kaczyńskiego, Jan Maria Tomaszewski. Dzisiaj zmierzając tutaj do państwa, nie miałam problemu, żeby dotrzeć przez krakowskie przedmieście do naszej siedziby. Wcześniej krakowskie przedmieście i cała okolica były bardzo mocno obstawione przez radiowozy i trudno było się poruszać. Dzisiaj w innych okolicznościach politycznych łatwiej jest tutaj dotrzeć, chociaż pod Pałacem Prezydenckim już gromadzą się ludzie. Widziałam ustawianie zniczy, a także głośniki, bo na pewno pod Pałacem Prezydenckim będą różnego rodzaju przemowy. A w naszym studio jest już pierwszy gość, który przyjechał gotowy na te obchody, na przeżywanie tego dnia. Pan Tobiasz Bocheński. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Jak pan pamięta 10 kwietnia 2010 roku? Byłem wtedy studentem i pamiętam, że to była, zdaje się, sobota. Tak, sobota. I rano zadzwoniła do mnie moja przyjaciółka i mi powiedziała przez telefon, że prezydent nie żyje. Ja powiedziałem, że nie opowiadaj bzdur. I potem poszedłem włączyć telewizję i zobaczyłem te pierwsze kadry. No i to było wstrząsające, straszliwe doświadczenie, a później już było tylko gorzej. Jak obserwowaliśmy spływające informacje i to, co się działo przez najbliższe, powiedzmy, 3 tygodnie od katastrofy. Czemu 3 tygodnie są dla pana taką datą? O, dlatego, że no, pierwszy to był szok, potem czas ogólnonarodowej żałoby i takiego wspólnotowego, głębokiego przeżywania tego, co się wydarzyło. No, a niestety dość szybko nastąpiła polityka socjotechniki dzielenia społeczeństwa, różne akty agresji i się zaczęło na krakowskim przedmieściu i potem to już było kontynuowane. Wykopano wtedy rowy, które do dzisiaj istnieją i emocje, które narosły wtedy, a do których wracamy po latach, są wciąż obecne. I to ci, którzy to uczynili, dali przyzwolenie na to, żeby żałobników atakować, żeby grać różnymi elementami związanymi z tą tragedią, są odpowiedzialni za te podziały, które są dziś w Polsce, bo przestraszyli się w momencie ogólnonarodowej żałoby, kiedy wszyscy przeżywaliśmy to, co się stało, tę straszliwą tragedię, a oni przerazili się, że to może mieć konsekwencje polityczne dla nich i postanowili dokonać podziałów pomiędzy Polakami. Właśnie chciałam się o to zapytać, jak polskie społeczeństwo zmieniło się po tej dacie, ta polaryzacja, która wcześniej była, ale chyba nie była aż tak mocno widoczna. Nie była wtedy tak mocna. Wcześniej nie była tak mocno widoczna. Były jednak do tego czasu główne podziały zachodziły pomiędzy obozem postsolidarnościowym, a jednak postkomunistycznym do tamtego momentu. To były jeszcze czasy, w których Platforma Obywatelska nie mogła mieć koalicji z lewicą post-PZPR-owską. To było nie do pomyślenia. Od tamtego momentu zbudowano podziały wobec zupełnie nowych linii. Ale co najgorsze, na bardzo głębokich emocjach. No to, co się
Nie ma słów w zasadzie na to, co się działo wieczorami na krakowskim przedmieściu pomiędzy tymi, którzy chcieli opłakiwać ofiary tragedii, a tymi, którzy chcieli sobie zakłócać, imprezować i robić performance. Powiedzmy sobie, to bardzo delikatnie określam to, co się wtedy działo. No, najbardziej przejmującym momentem tamtego czasu to oczywiście, kiedy trumna prezydentowej prezydenta przemieszczała się ulicami, tak, samolot lądujący, takie te tulipany rzucane. To były bardzo przejmujące chwile i to były ostatnie chwile, kiedy tak naprawdę wszyscy się w taki sposób jakiś nie pozytywny, to by było źle określenie, ale jednak wokół jakiejś jednej emocji zgromadzili, a później już nastąpiła nienawiść, obrażanie, kalumnie. I to do dzisiaj zostało. To zostało do dzisiaj. Dokładnie pamiętamy te puszki po piwie Lech, które były układane pod Pałacem Prezydenckim. No, krzyże z puszek, dantejskie sceny. Tak. Tego było bardzo dużo i to się działo tutaj w Warszawie, przede wszystkim pod Pałacem Prezydenckim. Przypomnijmy, że wtedy jeszcze prezydentem de facto pełniącym obowiązki, bo był marszałkiem, był Bronisław Komorowski. Jak pan z perspektywy czasu ocenia jego zachowanie w tamtym okresie? No, bardzo szybko wbiegł do Pałacu Prezydenckiego, podobno, żeby patrzeć na aneks, tajny aneks a propos likwidacji WSI. Źle patrzę, dlatego że on był, to zamiast budować, przejąć w momencie, w którym nie ma głowy państwa i marszałek powinien jako druga osoba w państwie zastąpić, to był zainteresowany głównie swoimi sprawami i szybkim wejściem do kancelarii prezydenta. Z tego, co wspominają osoby, które pracowały w tej kancelarii, to były bardzo przykre obrazy tego, co się działo. No, potem niechęć wobec upamiętnienia, wmurowania jakiejś tablicy przed Pałacem Prezydenckim. No to pamiętamy tę słynną wypowiedź, tak? Cejrowskiego, który mówił, że mężczyzna ze swoich pieniędzy ufundowałby tam w tym miejscu tablicę, tak? A nie walczył ze zniczami. No a potem to już tylko bardzo smutna historia jednej z najgorszych prezydentur III RP. No ale jeżeli rozmawiamy o prezydenturach, to duży wpływ, albo inaczej możemy powiedzieć, że na pewno duże zaangażowanie w tym, co się działo pod Pałacem Prezydenckim, miała ówczesna prezydent miasta Warszawy. Mówię o Hannie Gronkiewicz-Waltz. No, oni grali jak w jednym zespole, zgadza się. No, pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, pan Komorowski, pan Tusk. Nie pamiętam, chyba Sienkiewicz był ministrem spraw wewnętrznych wtedy, ale nie jestem pewny, tak? To te wszystkie osoby grały w jednej orkiestrze, która miała przełamać te emocje i zbudować podziały. Im się to skutecznie udało po dziś dzień. I dzisiaj zapewne też niestety możemy się spodziewać tego, że przyjdą niezrównoważeni ludzie, którzy będą zakłócali uroczystość. Tak pan myśli, że tak może jestem przekonany, że tak będzie i tak będzie pod pomnikiem smoleńskim i tak będzie wieczorem i będą też tacy dzisiaj przed kościołem w Niebowzięcie Najświętszej Marii Panny, gdzie jest poranna msza. Jestem przekonany, że tak będzie. Właśnie dzisiaj w środę o godzinie 8 tam rozpoczynają się obchody. Będzie msza w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Pan się wybiera na tę mszę? Tak, oczywiście. Ja się zawsze jak w każdą miesięcznicę jestem na porannej mszy, a no dzisiaj będę na wszystkich uroczystościach oczywiście. O 8:41, o godzinie, w której doszło do tej tragedii przed Pałacem Prezydenckim, odbędzie się apel pamięci, będą odczytane wszystkie nazwiska. Będziemy dzisiaj jeszcze o Smoleńsku, o tej katastrofie, która się wydarzyła, rozmawiać, ale na chwilę jeszcze nie zapominajmy o tym, że w minioną niedzielę były wybory samorządowe. Pan był kandydatem tutaj w Warszawie na prezydenta. Nie udało się wejść do drugiej tury. 23,1%. Rafał Trzaskowski 57,4% głosów. Nie udało się do tej drugiej tury. Dlaczego? No nie udało się faktycznie do drugiej tury doprowadzić i tutaj warszawiacy dali mocny mandat prezydentowi Trzaskowskiemu, ale jednocześnie zwiększył on swoje poparcie o 1% w Warszawie po 5 latach swoich rządów i ja bym na jego miejscu nie patrzył na to jak na sukces. Środowiska liberalne
udostępniały sondaże przez ostatnie tygodnie, w których chcieli udowodnić, że prawica wielkomiejska się w ogóle nie liczy. W niektórych sondażach miałem 9%, w innych 12%, w innych 14%, ale we wszystkich byłem za panią Biejat z Lewicy. Wybory pokazały, że pani Biejat jest 10 punktów procentowych za mną. Uważam, że jest to 23-procentowy wynik jest solidny, jak na warunki, w jakich kampania była przeprowadzana, w szczególności, że to jest o 1% więcej niż miało Prawo i Sprawiedliwość w wyborach parlamentarnych w 2023 roku. Czyli w kategoriach ogólnego zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości w Polsce, ale jednak spadku poparcia w porównaniu z wyborami parlamentarnymi, bo jednak to było w skali sejmików to jest mniej procent niż na liście parlamentarnej, to sam fakt, że w Warszawie, w najtrudniejszym mieście dla Prawa i Sprawiedliwości z wielu względów udało się uzyskać o 1% więcej niż 100 dni temu, no to jest dobry prognostyk na przyszłość. Choć oczywiście no nie możemy ustać w pracy i widać, że musimy wykonać jeszcze bardzo dużo pracy, zarówno koncepcyjnej, jak i organizatorskiej, żeby być jeszcze silniejszą opozycją niż jesteśmy w tym momencie. To, co głównie zarzuca się Prawu i Sprawiedliwości, to to, że tak późno ogłosiło swoich jednak kandydatów. Pan 2 miesiące przed wyborami. Nie uważa pan, że jednak taka kampania powinna trwać nieco dłużej? Trwała dłużej w przypadku Patryka Jakiego, to niewątpliwie. Moje ogłoszenie... Ale ile dłużej? Miesiąc, dwa? Miesiąc, dwa. To jest chyba za dużo. To jest dużo, ale... Ta kampania w ogóle, pomijając już Warszawę, miała swoją specyfikę. To znaczy, po pierwsze, widać było w rozmowach z ludźmi na ulicach i to też w innych miastach, jak wiem od kandydatów, że emocje opadły po 15 października. To znaczy, to była kumulacja takiego zainteresowania politycznego i nie było tak dużej uwagi wśród wyborców, jeżeli chodzi o wybory samorządowe. Bardziej przykuwała ich zainteresowanie sprawy ogólnopolskiej, to co robi rząd Tuska, jakie są relacje Tusk-prezydent, i w Zielony Ład, i w tych innych sprawach. Były 2 miesiące, ale wybitnie intensywne miesiące pracy od 7, czasem 6 do 22 przez całe 2 miesiące. I naprawdę była to bardzo intensywna kampania, też w warunkach dość jakby wrogich, w których chciano w narracji ogólnopolskiej, przynajmniej liberalne media chciały Prawo i Sprawiedliwość pochować do grobu politycznego, a nagle się okazało, że dawno tak komentarze, opinie i analizy nie rozbiegły się z rzeczywistością. To co się stało, że Rafał Trzaskowski tak mocno przekonuje do siebie mieszkańców Warszawy? Gdzie są te jego zasługi? Ja nie wiem właśnie, gdzie są jego zasługi. Znaczy nie wiem, czy on przekonuje, jaki jest element wpływu jednak polityki ogólnopolskiej na to, co na jego wynik. Pamiętajmy, że tak naprawdę on drugą turę, jakby miał się wcielić w politologa, no trudno też aktorowi być recenzentem sztuki, ale gdyby miał się wcielać w tę rolę, to bym powiedział tak, że zawdzięcza dwóm elementom, to znaczy bardzo słabego wyniku Lewicy, dlatego że 12 czy tam ledwo około 13% pani Biejat, to jest bardzo słaby wynik Lewicy w jedynym tak naprawdę prawdziwie lewicowym mieście w Polsce. Gdyby pani Biejat zrobiła lepszą kampanię i byłaby prawdziwą alternatywą wobec niego, to nie byłoby drugiej tury. Jak również element nadreprezentatywności kandydatów prawicowych, bo zarówno pan Wittpler, Korwin-Mikke, jak i pan Starościelec, oni wszyscy mieli ileś pewnych swoich głosów. Gdyby jeden z tych elementów w ten sposób nie zafunkcjonował, a najlepiej oba naraz, równolegle, czyli lepszy wynik pani Biejat i brak takiego pluralizmu na prawicy, to by była pewna druga tura w tych warunkach po 5 latach prezydenta. Jak pan analizował wyniki, gdzie w Warszawie miał pan największe poparcie? Praga Północ? Praga Północ, Targówek. Południe, Targówek, a Ursus? W Ursusie też miałem nie najgorsze. Jeżeli chodzi o w ogóle o Ursus, to w porównaniu z wyborami parlamentarnymi tam największy przyrost poparcia nastąpił ze wszystkich dzielnic, znaczy ponad 2%. Z czym pan to łączy? Trudno mi w tym momencie odpowiedzieć. Wiem, że w jednym z osiedli, czyli Niedźwiadku, tam miałem
w jednej z komisji tam prawie 40%. No bo to jest zapomniana dzielnica przez prezydenta Trzaskowskiego. Ja tam też byłem wiele razy w Ursusie na spotkaniach i tam istnieje duże rozgoryczenie jego rządami. To niewątpliwie. A dziś spór o aborcję w Sejmie. Wiemy, że to będzie w najbliższym czasie też temat, który będzie bardzo mocno na pewno polaryzował polską scenę polityczną. Jak pan uważa, czy to jest temat zastępczy, czy koalicja jednak się dogada, jeżeli chodzi o głosowanie? Był tematem zastępczym w kampanii samorządowej. Znaczy ten atak lewicy na Hołownię i oczywiście tam pośrednio, jak zawsze, na Prawo i Sprawiedliwość, był elementem takiej strategii mobilizacyjnej dla elektoratu lewicowego. Lewica widziała, upatrywała w tym swoich szans, ale było to, myślę, tak jaskrawe i tak oczywiste, że mówienie o wyborach samorządowych jako wyborach o aborcji, że nikt, nawet wyborcy lewicy, nie zostali do tego przekonani. W tym momencie to będzie przedmiot wielkiej kłótni pomiędzy partiami rządzącymi, gdzie napięcia będą, już są wysokie po wynikach wyborów i będą jeszcze wyższe. To będzie ich rozdzierało. Proszę zwrócić uwagę, że tak jak przyjęli ustawę o tabletce dzień po i byli w stanie ją przyjąć, prezydent oczywiście na szczęście ją zawetował, tak samo mogli zajmować się aborcją. Bo przecież ich jedynym argumentem było, że prezydent zawetuje ustawę, a nikt tego nie zrobił. Czyli oni jednocześnie, mając na swoich sztandarach ten temat, boją się go podejmować i to, co będzie się działo w parlamencie wokół tego tematu, na pewno będzie bardzo emocjonalne. I mam wrażenie, że też głupie, dlatego że no to jest bardzo poważny i fundamentalny temat dotyczący życia dziecka i życia kobiety. I takie, ja czuję bardzo głęboki niesmak, kiedy on jest przedmiotem po prostu takiej nawalanki klasycznej, bo to rozumiem, że to, co dzisiaj obowiązuje w Polsce, jest dla pana satysfakcjonujące. Nie zmieniłby pan zapisów w tym prawie? Dzisiejsze zapisy, znaczy ja powiem przewrotnie, że ja rozumiem te osoby, które protestowały po wyroku Trybunału, dlatego że dla nich to była decyzja nietransparentna. To znaczy ona była, znaczy w sensie proceduralnym. Znaczy jesteśmy w Polsce przyzwyczajeni do tego, żeby takie decyzje zapadały w parlamencie, zapadały w referendum i absolutnie legalną decyzją jest decyzja Trybunału. Jest zgodnie ze wszystkimi procedurami prawnymi, tak? Tylko że ludzie nie są przyzwyczajeni, żeby w tych sprawach Trybunał orzekał jakby bez ich udziału i tak samo jest w Stanach Zjednoczonych, kiedy są wyroki dotyczące spraw światopoglądowych, mimo że to jest w systemie amerykańskim od czasu konstytucji amerykańskiej absolutnie norma, to i tak są zawsze duże protesty i duże wzburzenia. A w Polsce to był pierwszy raz, kiedy Trybunał w takim momencie zabrał głos w takich sprawach. Jeżeli chodzi o obowiązujące rozwiązanie, ja uważam, że zmiana, znaczy ten wyrok Trybunału, czyli odejście od kompromisu aborcyjnego, który był zgniły i nikogo nie satysfakcjonował, otworzył puszkę Pandory. I teraz będziemy widzieć przez najbliższe 20 lat majstrowanie przy tej ustawie. I tak jak wszyscy się bali do niej dotykać, tak to dało przyzwolenie. I zobaczymy, jakie będą tego konsekwencje, bo tak długo jak jest prezydent Duda, to on będzie bronił tego stanu, jaki jest. I pan też by się podpisał pod tym, co jest dzisiaj w prawie? Ja jak powiedziałem, mnie było najbliżej do zgniłego kompromisu. I uważam, że nie możemy stać obok emocji społecznych, które są wokół tego tematu. Czyli aborcja dzieci z zespołem Downa, czyli aborcja dzieci, które mają właśnie podobnego rodzaju problemy zdrowotne, to jest coś, co pan by podpisał. No, ale to nie jest przymusowy zabieg. Znaczy ja na przykład, jeżeli pani mnie pyta i moją żonę, bo dużo o tym rozmawiamy, bo ja o tych sprawach rozmawiam bardzo dużo z moją żoną, to my byśmy nigdy ze względów światopoglądowych się na coś takiego nie zdecydowali. Mamy bardzo jasny pogląd w tej sprawie. Ale prawnie nie zakazałby pan tego. Prawnie uważam, że moje słowa niestety będą się potwierdzały, jeżeli prezydentem zostanie, nie daj Boże, ktoś, kto jest przedstawicielem środowiska liberalnego, to zobaczymy wszyscy ustawę taką, że włosy na głowie nam się zjeżdżą. Powiedział pan Tomasz Bocheński, kandydat na prezydenta Warszawy, były wojewoda łódzki, a także wojewoda mazowiecki. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.
A my za kilka chwil będziemy rozmawiać z panem Januszem Walentynowiczem, synem Anny Walentynowicz, która także zginęła w katastrofie smoleńskiej, a muzyka, która towarzyszyła nam przez te tygodnie po katastrofie smoleńskiej, to na pewno Michał Lorenc i Wyjazd z Polski. I godzina 7:48. My mamy połączenie z panem Januszem Walentynowiczem, synem świętej pamięci Anny Walentynowicz, która razem z parą prezydencką wybrała się w podróż do Katynia, by uczcić to, co wydarzyło się w roku 1940. Dzień dobry, witam serdecznie. Kłaniam się. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Jak pan wspomina ten dzień sprzed 14 lat? Mój Boże, no, cóż ja mam pani powiedzieć? Niezmiennie tak samo. Się nic nie zmieniło. Tym bardziej, że od 12 lat z kolei zadaję sobie pytanie, na które nikt nie potrafi mi odpowiedzieć. Kto spoczywa w grobie naszym rodzinnym? Dlatego, że prokuratura twierdzi, że to jest moja mama, a ja twierdzę, że to jest ktoś, kogo nigdy wcześniej nie widziałem.
zderzam się ze ścianą, bo prokuratura zafiksowała się na badaniach genetycznych, które twierdzą, że to jest moja mama, natomiast kompletnie ignoruje pozostałe wyniki badań, które przeczą temu. Między innymi jest nie ta grupa krwi, nie ten kolor włosów, ale to już prokuratury nie interesuje. Więc może sobie pani wyobrazić, jak ja się czuję. Państwo zresztą też, którzy nas słuchają. Ale przecież były ekshumacje, było właśnie były badania genetyczne. Kilkukrotnie te badania, albo kilkunastokrotnie te badania były wykonywane. To gdzie jest ta ściana, z którą pan się zderza? No z tym, że prokuratura ignoruje kompletnie fakty poboczne. Badania genetyczne potwierdzają, że to jest moja mama, natomiast w tych samych badaniach grupa krwi jest inna niż grupa krwi mojej mamy i kolor włosów również jest inny niż mama miała, bo tam jest podane, że mama włosy miała rude. Nigdy ich nie farbowała i nigdy nie miała rudych włosów. To prokuratura kompletnie pomija i jest głucha na to. Do tego wszystkiego dochodzą takie poboczne rzeczy, które próbowałem skonfrontować w prokuraturze, czyli identyfikacja, protokół z identyfikacji, zeznania świadków, którzy brali udział w tej identyfikacji. To wszystko to przeczy temu, co twierdzi prokuratura. Natomiast no, oni się zafiksowali na genetyce i tyle. Przy czym, wiecie państwo, jest to tak, że co się włoży do maszyny, to wyjdzie. Ja nie wiem, jakie próbki były wkładane maszyny, która generowała genetykę. No, ja się na tym nie znam. Rosyjskie badania po identyfikacji mojej mamy, którą widziałem, którą inni ludzie też widzieli i rozpoznawali, też potwierdza, że to była moja mama i tamte badania uznaje za prawdziwe. Natomiast one może są prawdziwe, ale nie wiem skąd są wzięte. Blizny po operacji, które mama miała, których wiem, że były, są w zupełnie innych miejscach. To też prokuratury nie interesuje. Że to wygląda mi na to, że to jest coś takiego jak w wojsku. Sztuka jest sztuka. I nieważne jaka, ważne, że jest. Ilość się zgadza i wszystko jest w porządku. Więc możecie sobie państwo wyobrazić, jak ja się mogę czuć w dniu 14. rocznicy katastrofy. Czy jakieś działania prokuratura jeszcze panu obiecała? Czy sprawa jest definitywnie nie, zamknięta? Nie. Czy... nie, oni uważają, że sprawa jest zamknięta i u nich się wszystko zgadza. Genetyka potwierdza. Koniec, kropka. Co pan na będzie? Na moje pytanie, bo ja zadawałem prokuratorowi, bo się spotykałem wielokrotnie w prokuraturze, próbując ruszyć ten temat, próbując wykazać pewne nieścisłości i niedoskonałości w tym samym materiale. Zadałem między innymi pytanie to w takim razie, gdzie jest ciało osoby, którą ja identyfikowałem i na tę okoliczność został sporządzony protokół. Bo to ciało, które jest pochowane w tej chwili u nas w grobie, to nie jest to ciało, które ja identyfikowałem. Znaczy pani prokurator powiedziała, ona nie umie mi na to pytanie odpowiedzieć i koniec. To na pewno musi być trudne dla pana i dla pana rodziny w takiej sytuacji, ale może jednak jakaś rewizja tych opinii, jakaś rewizja tych stanowisk jest jeszcze możliwa, żeby nie zostawiać państwa z taką niepewnością i, no i tymi wątpliwościami. Nie wydaje mi się. Nie wiem. No, nadzieja umiera ostatnia. Dziwna sprawa jest, że w programie pana Janka Pospieszalskiego
warto rozmawiać, czy chyba to tak było. Był ten temat poruszony. W filmie Anity Gargasz wypowiadał się świadek, który również widział, był przy identyfikacji i twierdzi zupełnie coś innego niż twierdzi prokuratura. Moje zeznania i mój protokół, pod którym się podpisywałem w Moskwie, twierdzi coś zupełnie innego. Ostatnio w serialu Reset Michała Rachonia i Sławka Cęckiewicza też wspominałem o tym na antenie telewizji Republika był emitowany. I również w tym programie były podane wątpliwości. Prokuratura w ogóle się do tego nie odniosła, uznając, że to w ogóle nie ma jakby, to w ogóle nie istnieje. Bo gdybym ja zarzucał prokuraturze jakąś niedokładność, czy bo nie chcę posuwać się do jakichś radykalnych stwierdzeń, to przy takim jaskrawym zderzeniu dwóch rzeczywistości prokuratura powinna zareagować. Cisza jak w kościele po śmierci organisty. Ani słówkiem, ani pół reakcji na to, co było wyemitowane. Więc nie wiem, jak to należy odbierać. Cały czas prokuratura pracuje nad śledztwem smoleńskim. Wiemy, że te prace cały czas się toczą. Ale jak pan patrzy na 10 kwietnia w perspektywie zmian, które zaszły w Polsce, w polskim społeczeństwie, jak ta data wpłynęła na nas, Polaków, jak wpłynęła na państwa, na rodziny, no i na to, jak zmieniło się to nastawienie nas do siebie? Uważam, to jest moje prywatne zdanie, uważam, że tragedia z 2010 roku pozbawiła państwo polskie ludzi, w zasadzie elity polskiego społeczeństwa, ludzi, którzy coś znaczyli, którzy mieli olbrzymi autorytet, czy to samorządowców, czy polityków. Od tego czasu w zasadzie upatruję upadek polskiej polityki, upadek polskiego dialogu między politykami. To, co się działo po tragedii, przenosi się na dzień dzisiejszy, na sposób rozmowy, sposób uprawiania polityki. To jest dramat. To jest dramat narodu polskiego. Nie potrafimy się jakoś z tego otrząsnąć. Bardzo, bardzo niedobrze to oceniam i że wpłynęło to w sposób znaczący na nasz kraj. Liczy pan na to, że kiedyś dowiemy się, co naprawdę wydarzyło się tego 10 kwietnia w Smoleńsku? Na pewno tak. Przy czym nie zakładam, że stanie się to w najbliższych dziesięcioleciach. No, tragedia generała Sikorskiego na Gibraltarze do dzisiaj nie jest ujawniona, a minęło już sporo czasu. Ale zakładam, że następne pokolenia się o tym dowiedzą. Ja nie łudzę się, że ja się dowiem. Może mój syn, może córka, a może ich dzieci dopiero. Ale kiedyś ta sprawa wypłynie. Natomiast jestem przekonany, że w ówczesnej polityce, w naszej obecnej polityce są ludzie, którzy wiedzą. Jestem o tym bardzo głęboko przekonany. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Janusz Walentynowicz, syn świętej pamięci Anny Walentynowicz, która razem z prezydentem, z parą prezydencką udała się na obchody Katynia, zbrodni katyńskiej roku 1940, 14 lat temu. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również. Pozdrawiam. Pozdrawiamy.
serdecznie. Jak Państwo słyszą, tych niewiadomych jest dużo, bardzo dużo. I na pewno będziemy o nich dzisiaj także rozmawiać po godzinie 8. Gościem Poranka Wnet będzie pan profesor Andrzej Nowak, sowietolog, historyk, który na pewno ma dużo spostrzeżeń, jeżeli chodzi o katastrofę smoleńską i jej skutki. Później Marek Pyza, który przez wiele lat zajmował się katastrofą smoleńską, a także prokurator Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej. Dzień dobry, minęła 8 w tym wydaniu wiadomości. Spotkanie prokuratorów z bliskimi ofiar katastrofy smoleńskiej, oficjalne wyniki wyborcze z PKW oraz największe powodzie w Rosji od 70 lat. Jakub Duszak, zapraszam. Wiadomości wnet. Na 25 kwietnia zaplanowane zostało spotkanie prokuratorów prowadzących śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej z bliskimi ofiar. Według informacji prokuratury jeszcze latem tego roku spodziewana jest kompleksowa opinia Międzynarodowego Zespołu Biegłych na temat okoliczności przebiegu i przyczyn tej katastrofy. Obecnie śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej, jak poinformował PAP rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prokurator Przemysław Nowak, jest przedłużone do końca tego roku. Celem spotkania jest przekazanie pokrzywdzonym i ich pełnomocnikom kompleksowej informacji o przebiegu śledztwa, wykonanych do tej pory czynnościach procesowych, czynnościach, których nie zrealizowano z uwagi na brak współpracy ze strony Federacji Rosyjskiej, terminu otrzymania kompleksowej opinii Międzynarodowego Zespołu Biegłych, dokonanych na obecnym etapie śledztwa ustaleniach, a także planowanych działaniach zmierzających do zakończenia postępowania, przekazał prokurator Nowak. Przez cały dzień politycy różnych opcji będą brali udział w wydarzeniach upamiętniających ofiary katastrofy smoleńskiej. Dziś mija 14 lat od tragicznego wypadku, w którym zginęło 96 osób, w tym prezydent, pierwsza dama, parlamentarzyści, duchowni i dowódcy wojskowi. Prezydent Andrzej Duda odwiedzi dziś niemalże wszystkie miejsca upamiętniające ofiary katastrofy. Rano w Krakowie złoży wieniec przy sarkofagu Lecha i Marii Kaczyńskich w krypcie na Wawelu. W Krakowie wygłosi też oświadczenie dla mediów. Później prezydent uda się do Warszawy. Tam będzie składał wieńce kolejno w Świątyni Opatrzności Bożej, gdzie pochowany jest m.in. ostatni prezydent na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, na Powązkach Wojskowych przed pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej oraz przy grobach ofiar, a także przed pomnikami na placu Piłsudskiego oraz przed tablicą pamiątkową przy Pałacu Prezydenckim. Pod koniec dnia prezydent weźmie udział we mszy w intencji ofiar katastrofy w warszawskiej archikatedrze. Ofiary katastrofy upamiętnią również politycy koalicji rządowej. Na cmentarzu wojskowym na Powązkach wieńce złożą marszałek Sejmu Szymon Hołownia, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W skali kraju w wyborach do sejmików PiS zdobyło 239 mandatów, KO 210, Trzecia Droga 80, Lewica 8, a Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy 6. Obecna koalicja rządowa, jeśli zawrze porozumienie w sejmikach, ma szansę rządzić w 11. PiS ma samodzielną większość w 4. W województwie podlaskim może rozstrzygnąć głos Konfederacji. Oprócz komitetów utworzonych przez partie polityczne, mandaty w wyborach do sejmików zdobyły również jeden komitet wyborczy wyborców oraz dwa komitety organizacji i stowarzyszeń. Śląscy samorządowcy zdobyli 5 mandatów w sejmiku województwa opolskiego, Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy 3 mandaty w sejmiku województwa dolnośląskiego, a koalicja samorządowa OK Samorząd 1 mandat w sejmiku województwa zachodniopomorskiego. Gubernator obwodu orenburskiego w Rosji, położonego przy granicy z Kazachstanem, wezwał wieczorem mieszkańców miasta Orenburg do ewakuacji w związku z powodzią. Poziom wody w rzece Ural w Orenburgu przekroczył niebezpieczny poziom i osiągnął 931 cm, oznajmił na telegramie szef regionalnych władz Denis Pasler. Łącznie w Rosji i Kazachstanie nakazano dotychczas ewakuację ponad 100 tysięcy osób w związku z najpoważniejszymi powodziami od co najmniej 70 lat spowodowanymi topnieniem śniegu. 5 kwietnia
kwietnia w rosyjskim Orsku pękła tama na rzece Ural, trzeciej co do wielkości w Europie. Według władz lokalnych Orsk ma już apogeum fali powodziowej za sobą, ale podniósł się poziom wody w położonym bardziej na zachód Orenburgu, liczącym 550 tysięcy mieszkańców. Wcześniej we wtorek agencja Reutera informowała za źródłami rosyjskimi, że część Orenburga może zostać zalana w ciągu najbliższej doby. Prezydent Kazachstanu Kasym Żomart Tokajew ocenił, że powodzie w jego kraju są prawdopodobnie największe od 80 lat. Prognoza pogody. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na południu, Lubelszczyźnie i północy słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 12 stopni nad morzem, 14-15 w pasie od Szczecina po Wrocław, przez Wrocław aż po Kraków i w Łodzi. 16 stopni w Białymstoku, 17 w Warszawie, 21 w Lublinie. Prognoza pogody. Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm. Wiadomości sportowe. Dzień dobry, Grzegorz Milko. Dwa niesamowite wczorajsze mecze w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Real Madryt remisuje z Manchesterem City 3-3, a Arsenal z Bayernem 2-2. Jak doszło do tych wyników? Real gonił wynik, bowiem już w drugiej minucie Bernardo Silva strzela gola dla gości z Anglii. Później samobójcze trafienie Ruben Dias, następnie na prowadzenie królewskich wyprowadza Rodrigo. Druga połowa to nieprawdopodobna gra, świetnie skupiona wokół właśnie gry takiej bardzo finezyjnej, bardzo przemyślanej przez Manchester City. Pep Guardiola rzeczywiście wprowadził kapitalne rozwiązania taktyczne. Gol na 2-2 to był prawdziwy majstersztyk. Piłkarze wymienili się kilkoma podaniami. Guardiol, Grealish, Kovacic, Bernardo Silva, Rodri i wreszcie Foden strzela pięknego gola, swojego piątego w Lidze Mistrzów. Było 3-2 wyprowadza Guardiol. I wreszcie na 3-3 świetna akcja królewskich. Modric, Vinicius Junior i wreszcie Valverde uderza piłkę wolejem, ta wpada do bramki. A więc nieprawdopodobny mecz 3-3. No i oczywiście sprawa awansu jak najbardziej otwarta przed rewanżem. Natomiast na stadionie w Londynie Arsenal najpierw prowadził po golu Saki, za chwilę wyrównuje Gabri, a później na prowadzenie Monachijczyków wyprowadza Harry Kane po strzale z rzutu karnego i wreszcie Trossard daje jeden punkt Arsenalowi Londyn. Dziś jeszcze dwa mecze w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Paris Saint-Germain zagra z Barceloną, oczywiście z Robertem Lewandowskim w składzie, natomiast Atletico Madryt zmierzy się z Borussią Dortmund. Zmiana trenera w Legii Warszawa, o tym mówiliśmy wczoraj, ale jak to rzeczywiście wszystko przebiega? Kostar Juniajcz po niemal 2 latach został odwołany z funkcji pierwszego trenera Legii. Co powiedział? Akceptuję decyzję klubu, ale szczerze mówię, że ona bardzo boli. To powiedział Chorwat z niemieckim paszportem, który pracował w Legii, przejął ją w trudnym momencie, zdobył z nią Puchar Polski, a teraz odchodzi. Zastąpi go Gonçalo Feio, a więc jest to Portugalczyk, który przez 1,5 roku pracował w Motorze Lublin, a wcześniej przez kilka sezonów w Akademii Legii Warszawa. A więc w Warszawie jest znany, słynie z bardzo ostrego, trudnego charakteru, o czym przekonali się w Motorze Lublin, między innymi jego ręko czyny z dyrektorem sportowym, obrażanie prezes klubu. Ma zresztą wyrok Polskiego Związku Piłki Nożnej w zawieszeniu na 3 lata w związku ze swoim zachowaniem. Musiał też zapłacić słoną karę. I takie komentarze, między innymi sportowe fakty. Legia podpisała pakt z diabłem. Ale też to ta nominacja, nie Marka Papszuna, bo przecież w grę wchodziło także zatrudnienie trenera, byłego trenera Rakowa, który wciąż jest bez pracy. A właśnie człowieka, który też między innymi był asystentem swego czasu Papszuna w Rakowie, Gonçalo Feio, pokazuje, że w Legii jeszcze nie skreślono tego sezonu, że Legia jeszcze próbuje coś zrobić, no i właśnie wyciąga takiego trenera. Zupełnie niespodziewana sytuacja. Tymczasem zanosiło się też na kolejną zmianę trenera w Ekstraklasie.
To byłaby trzecia po tej kolejce, bo przecież Jacek Zieliński stracił pracę w Krakowi, zastąpił go Dawid Kroczek. Mówiło się, że Aleksander Wukowicz odejdzie z klubu z Piasta Gliwice. Tymczasem klub wydał komunikat, że do końca sezonu pozycja Aleksandra Wukowicza, popularnego Wuko, jest niezagrożona i będzie spokojnie mógł pracować właśnie do końca rozgrywek. Podobnie zresztą jak Dawid Szwarga w Rakowie Częstochowa. Tutaj z kolei też plotki głoszą, że Marek Papszun może powrócić, jeśli go teraz Legia nie wzięła, może powrócić właśnie do Częstochowa, więc dzieje się na tej karuzeli trenerskiej w naszej piłkarskiej ekstraklasie, emocje są bardzo duże, a prowadzi Jagiellonia, która ma 2 punkty przewagi nad Śląskiem i 4 nad Lechem. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia. Wiadomości sportowe. Reklama. Wow, ciągle pada! I to jest powód do radości. Poza tym świeci słońce. No zobacz, kasa z Mini Lotto wpada. Graj w Mini Lotto. Główne wygrane nawet 400 tysięcy złotych padają dzień po dniu. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Radio Wnet i Fundacja Salvatti wspierają media. Przekaż 1,5% podatku. W swoim rozliczeniu podatkowym podaj numer KRS 40309499. W celu szczegółowym wpisz Radio Wnet. Pamiętaj, koniecznie wpisz cel szczegółowy Radio Wnet. Nie chcę piekła kobiet zabijanych przed narodzeniem. Jestem pro-choice. Nie decyduję za tych, którzy się jeszcze nie narodzili. Nie chcę piekła kobiet osamotnionych w depresji po dokonaniu aborcji. Jeśli myślisz podobnie, przyjdź na Narodowy Marsz Życia. Spotkajmy się w niedzielę, 14 kwietnia o 12.30. Na Placu Zamkowym w Warszawie. Lidia Sankowska-Grabczuk i Rafał Pożyziński. Zapraszamy. Po reklamie. Autopromocja. Zapraszam Państwa w każdy czwartek po 11 na audycję muzyczną Margarita i Los Mariachis, czyli najlepsza muzyka z iberosfery. Pozdrawiam, Małgorzata Wołczyk. To była autopromocja. Wyjazd z Polski, Michał Lorenc, 10 kwietnia 2010 roku. Ten wyjazd z Polski był i zakończył się katastrofą w Smoleńsku. Dzisiaj będziemy przez cały dzień wspominać tamtą datę. To tam? Byliśmy umówieni na rozmowę. Zapraszam na wywiad wnet. Wywiad wnet.
A gościem poranka wnet jest pan profesor Andrzej Nowak, sowietolog, historyk, Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie. To może na początek, panie profesorze, co katastrofa smoleńska i to, co wydarzyło się 10 kwietnia 2010 roku, dało Rosji? Nie tylko katastrofa, ale to, co stało się w bezpośrednim jej skutku, a raczej w kształcie, jaki nadał skutkom katastrofy smoleńskiej rząd polski Donalda Tuska. Katastrofa była oczywiście potworną tragedią, która wywołała piorunujące wrażenie na wszystkich chyba mieszkających w całej naszej strefie, tak bym powiedział, geopolitycznej, ludziach, którzy myślą trzeźwo o geopolityce. Odebrałem wtedy 10 kwietnia, pamiętam, dziesiątki maili od ludzi z krajów niegdyś należących do Związku Sowieckiego, którzy włącznie z Rosjanami, tymi, którzy nie identyfikowali się z Władimirem Putinem, pisali jednoznacznie, wiadomo, kto to zrobił. To znaczy odruch był natychmiastowy, wiadomo, kto to zrobił. I jednocześnie teraz pytanie, czy rząd polski w tej sytuacji będzie chciał to w jakikolwiek sposób sprawdzać, wyjaśniać, czy rzeczywiście to skojarzenie z władzą, która już tylokrotnie wcześniej nie cofnęła się przed mordowaniem w dziesiątkach, setkach tysięcy ludzi swoich przeciwników. Mam na myśli władzę Putina, nie Stalina. Mam na myśli to, co Putin robił z Czeczeńcami w roku 1999 jako premier, a potem jako prezydent. Mam na myśli mordowanie, zlecenie na zamordowanie prezydentów Czeczenii, którzy zostali rzeczywiście zamordowani na rozkaz Putina i wszyscy o tym mówili. Mam na myśli także zabijanie własnych obywateli w Wołgodońsku, Bujnaksku, pod Moskwą, co torowało z kolei drogę Władimirowi Putinowi do wygrania wyborów prezydenckich w 2000 roku, wtedy, kiedy został zatwierdzony na stanowisku prezydenta, na które mianował go wcześniej Borys Jelcyn. To wszystko było wiadomo w roku 2010, 10 kwietnia, o tym, że ta władza opiera się na zamachach, na działaniach służb, które polegają na zabijaniu niewygodnych dla siebie osób. Wiadomo było, jak zginęła Anna Politkowska, wiadomo było, jak zmarł w męczarniach Władimir Litwinienko, Aleksander Litwinienko, przepraszam. Te wszystkie rzeczy były powszechnie wiadome, powszechnie dyskutowane, włącznie z mediami takimi jak TVN czy Gazeta Wyborcza. To nie była jakaś wiedza tak zwanych oszołomów gdzieś zepchniętych do narożnika z napisem rusofobia, tylko była to wiedza, no można tak powiedzieć, niezgrabnie mainstreamu medialnego i wiedza po prostu wszystkich tych, którzy choćby na podstawowym poziomie interesują się Europą Wschodnią. I w takiej sytuacji okazało się, jak to ujął Władimir Bukowski i Natalia Gorbaniowska, dwoje wspaniałych Rosjan, którzy reprezentowali tę niewielką, ale niezwykle dzielną grupę ludzi nie identyfikujących się z reżimem Putina, ale walczących od zawsze o wolność, także o wolność swojego kraju, ale również o wolność narodów z nim sąsiadujących. Przypomnę, że Gorbaniowska i Bukowski wystosowali w maju już 2010 roku, kiedy już wiadomo było, jak postępuje rząd Tuska, list otwarty, w którym napisali, że jest rzeczą dla nich niepojętą, jak to się dzieje, że rządowi Polski najwyraźniej, zacytuję to, zbliżenie z obecnymi władzami rosyjskimi jest ważniejsze niż ustalenie prawdy w jednej z największych tragedii narodowych. Koniec cytatu. To było widać no, gołym okiem i było to przerażające, że niewyjaśnienie prawdy o tym, co się stało w kwietniu, 10 kwietnia 2010 roku, tylko odsunięcie jakiejkolwiek myśli, skojarzenia, oczywistego skojarzenia, że mógł to być zamach,
i oddanie wszystkich narzędzi do zatarcia prawdy o tym, do tak potwornej manipulacji, która w istocie przekształciła ofiary w sprawców. To stało się rzeczą najgorszą, najstraszniejszą z tym, co wydarzyło się o poranku 10 kwietnia 2010 roku. Zamieniono to w fundament kłamstwa i odwrócenia wartości. No, myślę, że warto, to może już ostatnie zdanie, warto uświadomić sobie, że również części twórców opinii w Polsce zależało na tym, żeby do takiego odwrócenia doszło. Ja przypomnę, że od razu, z całą pewnością niezależnie od Moskwy, w Gazecie Wyborczej 11 kwietnia zaczęły się pojawiać konsekwentnie artykuły wskazujące na to, że to szaleńcza, kretyńska, przepraszam za dosadność, brawura charakterystyczna w ogóle dla Polaków, plus jakaś szarża, prawda, zwariowanych lotników, którzy no wbrew wszelkiemu rozsądkowi postanowili lądować. To jest odzwierciedlenie polskiego charakteru narodowego. Oczywiście Rosja nie ma żadnego charakteru narodowego, Władimir Putin nie ma żadnej karty politycznej wywodzącej się z jego wieloletniej służby w KGB, gdzie uczony był po prostu jak mordować ludzi, jak usuwać przeciwników i jak manipulować nimi. W najgorszej szkole, jaką można sobie wyobrazić, takiego działania. Nie, to nie Rosja, tylko Polacy, polski charakter narodowy, a potem jak się okazało, szybko podchwycono tę nutę, to może Jarosław Kaczyński kazał Lechowi Kaczyńskiemu doprowadzić do tej katastrofy. Jarosław Kaczyński kazał zamordować swojego brata de facto i 95 pozostałych ofiar tej katastrofy. No, tego rodzaju sugestia zaczęła gigantyczną falą niepodłości. Nie wiem, jak nazwać to określenie, ponieważ to było przekroczenie wszelkich granic podłości, łajdactwa, kłamstwa, cynizmu, który to moment w naszej historii, mam na myśli to, co działo się w kwietniu, maju, czerwcu 2010 roku, prowadzi do obecnej sytuacji moralnej, w której widzę triumf mentalności esbeckiej, mentalności wyszkolonej w szkole KGB właśnie, w najpotężniejszych mediach w Polsce, w tym totalnym odwróceniu znaczeń moralnych, szydzeniu z tego, co dla Polski najświętsze, najważniejsze i zakłamywaniu rzeczywistości w stopniu, w jakim nie było to możliwe nawet w czasach Jerzego Urbana. Panie profesorze, wiemy, że były różne scenariusze, jeżeli chodzi o wizytę Donalda Tuska i prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Przez moment pojawiła się możliwość wspólnej wizyty, jednak do tego nie doszło. Donald Tusk był 7 kwietnia. Podczas obchodów 10 kwietnia właśnie poleciał prezydent Lech Kaczyński. Czy Donald Tusk i to, w jaki sposób właśnie zachowywał się po katastrofie, możemy powiedzieć chyba śmiało, że i ówczesny marszałek pełniący obowiązki prezydenta Bronisław Komorowski i Donald Tusk przyzwolili czy wyrażali chęć swoistego takiego resetu z Federacją Rosyjską, a co za tym idzie poniekąd chyba możemy mówić o kapitulacji państwa polskiego i takiej uległości w stosunku do Rosji. No, niewątpliwie właśnie połączyły się tutaj dwa elementy. Z jednej strony dążenie Rosji do złamania Polski jako ostatniego istotnego ogniwa oporu przeciwko planom neoimperialnym realizowanym już otwarcie od pewnego czasu przez Rosję. Przypomnę oczywiście lato roku 2008, agresję rosyjską na Gruzję i rolę, jaką odegrał prezydent Lech Kaczyński w organizowaniu ważnego, niezwykle dyplomatycznego protestu. To jest wspólnej wizyty prezydentów mniejszych krajów tego regionu na czele właśnie z Lechem Kaczyńskim w Tbilisi, do którego zbliżały się wojska rosyjskie. Ta sytuacja, w której Putinowi zależało na tym, żeby
ten ostatni ważny kraj, największy wśród tych krajów otaczających Rosję od północnej, północno-zachodniej strefy, od Estonii czy nawet od Finlandii, poprzez właśnie Łotwę, Litwę, Polskę, Ukrainę, po kraje takie jak Mołdawia i dalej właśnie obszar Zakaukazia, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, żeby wyeliminować to ogniwo w owym łańcuchu krajów, które Rosja traktuje jako swoje, wytrącić ten najważniejszy kraj, który opiera się stanowczo o tej imperialnej rekonkwiście, a takim krajem była Polska, no nawet nie tylko Polska Lecha Kaczyńskiego, tylko była Polska w ogóle wcześniej, do roku 2008, kiedy Donald Tusk postanowił z zgody z Władimirem Putinem uczynić znak firmowy swojej polityki zagranicznej, zgodny z całą linią polityczną Donalda Tuska, która miała jeden cel: wykazać, że PiS w każdym działaniu był samym złem, że również w polityce zagranicznej, opierając się neoimperialnej polityce Rosji, postępował źle i że właśnie Donald Tusk pokaże, że z Rosją Władimira Putina można znakomicie współpracować. Przypomnę, że pierwszym gościem zagranicznym, którego przyjął Donald Tusk jako premier, był ambasador Federacji Rosyjskiej. To był gest niezwykle wymowny, podobnie jak udanie się na wizytę do prezydenta jeszcze wtedy Putina, w momencie kiedy już nikt do Putina nie jeździł, dlatego że właśnie zaczynała się kampania prezydencka w Rosji i no, w tych ostatnich tygodniach urzędowania prezydenta, można tak powiedzieć, drugiej kadencji, bo taka była sytuacja Putina, żaden gość zagraniczny do Rosji nie jeździł, a Donald Tusk pospieszył, żeby jeszcze złożyć hołd Putinowi i pokazać właśnie ten gest, że teraz to będzie najważniejsze dla Polski, pokazanie, że liczy się na naszej wschodniej flance tylko ułożenie stosunków z Putinem, a z Putinem można układać się wyłącznie na jego warunkach. I na tym polegała tragedia, która prowadziła prostą ścieżką do tej już bezpośrednio widocznej, gołym okiem, strasznej dla tylu rodzin tragedii 10 kwietnia. I potem oczywiście konsekwencje tego, no te najgorsze, to właśnie oddanie śledztwa smoleńskiego w ręce prokuratora Jurija Czajki, zgoda na to premiera polskiego rządu, żeby człowiek, który przecież nadzorował najbardziej łajdackie, najbardziej skłamane i najbardziej zbrodnicze wobec całego świata śledztwa w Rosji, przypomnę, że prokurator Czajka, któremu przekazano dochodzenie w sprawie katastrofy smoleńskiej, wcześniej prowadził sprawę Litwinienki, sprawę Magnickiego, sprawę Politkowskiej, sprawę Chodorkowskiego. Chodorkowski już siedział przy granicy z Chinami w obozie pracy wskutek działania prokuratora Czajki. No, wiadomo było, że jest to system zakłamywania elementarnej prawdy na temat przestępstw czy też spraw politycznych, które były powierzane tejże prokuraturze rosyjskiej na czele z prokuratorem generalnym Jurijem Czajką, i system niszczenia dowodów, manipulowania dowodów, tak żeby obrócić je dokładnie w przeciwieństwo prawdy. I bez zmrużenia oka Donald Tusk zdecydował się właśnie takiej sprawie jak śmierć 96 obywateli czy 96 obywateli i obywatelek Polski w ręce takiego systemu, takiego człowieka, o którym wiadomo było, że zniszczy jakąkolwiek szansę na dochodzenie do prawdy w oparciu o podstawowe dokumenty, które są w tej sprawie, a więc przede wszystkim wrak samolotu, który nie został oddany wskutek decyzji Donalda Tuska, tej kluczowej decyzji,
z, no niemal z 10-11 kwietnia, w której to decyzji skutku wrak pozostał na zawsze w Rosji. To są tylko przykłady, początki tych działań, które prowadziły do skutku, o które chodziło Władimirowi Putinowi. Polska pokazała, że kapituluje całkowicie wobec Putina, że to wersja putinowska, wersja generał Anodiny będzie wersją obowiązującą i taką też sytuację zaakceptowała komisja powołana przez Donalda Tuska, komisja Millera. Ludzie, którzy na zawsze powinni zostać skompromitowani i wykluczeni z życia publicznego w Polsce, tacy jak pan Lasek, który dzisiaj będzie zawiadywał likwidacją Centralnego Portu Komunikacyjnego, to właśnie jest ekipa, która miała służyć w istocie większemu planowi, którego autorem nie był nawet Donald Tusk, tylko planowi, którego narzędziem był Donald Tusk, a autorem był Władimir Władimirowicz Putin. Panie profesorze, w kontekście tego, co się wydarzyło właśnie 10 kwietnia, warto chyba przypomnieć też wizytę szefa Sojuszu Północnoatlantyckiego Andersa Rasmussena, który odwiedził miesiąc przed właśnie katastrofą w Smoleńsku prezydenta Lecha Kaczyńskiego i dużo było na temat Rosji wtedy, o tych relacjach pomiędzy NATO a Rosją i zarówno szef Sojuszu i prezydent Lech Kaczyński mówili wyraźnie, że Rosja nie powinna być członkiem NATO, że Rosja ma takie imperialne swoje zapędy i to był taki mocny przekaz, który płynął z Pałacu Prezydenckiego. Nie było tam premiera Donalda Tuska. To jest przypominane w kontekście właśnie 10 kwietnia. Jak pan ocenia tamtą wizytę i takie no, mocne, jednoznaczne wypowiedzi Lecha Kaczyńskiego. Przypomnijmy też to wystąpienie na Westerplatte w roku 2009. No oczywiście wizyta sekretarza generalnego NATO była tylko jednym z bardzo wielu elementów potwierdzających no, zasadniczą różnicę między stanowiskiem Lecha Kaczyńskiego, a wcześniej rządu Prawa i Sprawiedliwości, a wcześniej poprzednich rządów Polski, bo to chcę podkreślić, że tutaj nawet polityka prezydenta Kwaśniewskiego jako poprzednika Lecha Kaczyńskiego no jednak podtrzymywała te linie, że ważniejsze dla nas jest to, aby za naszą wschodnią granicę wzmacniały swoją niepodległość takie kraje jak Ukraina, Litwa, niż podtrzymywanie jakiejś iluzji równoprawnych, dobrych stosunków z Rosją. Rosją, która no wciąż nie zrezygnowała z polityki neoimperialnej agresji. Przypomnę, że główną linią polityczną, którą starał się realizować prezydent Lech Kaczyński, było zabieganie o bezpieczeństwo energetyczne Polski, bezpieczeństwo, którego celem było stworzenie alternatywy dla całkowitego uzależnienia Polski przez szantaż energetyczny rosyjski. I przypomnę, że to prezydent Lech Kaczyński zarówno patronował temu, co ostatecznie zrealizowało się za drugich rządów Prawa i Sprawiedliwości, czyli to, co symbolizuje praca Piotra Naimskiego i jego ekipy ludzi, a więc budowa gazociągu, który połączył nas ze złożami gazu z Norwegii, uniezależniając częściowo nasze bezpieczeństwo energetyczne od Rosji. Budowa oczywiście gazoportu świnoujskiego. No i ten projekt, którego nie udało się dokończyć wskutek zmiany polityki już dokonanej przez rząd Donalda Tuska, to znaczy projekt połączenia energetycznego Polski z eksporterami z basenu Morza Kaspijskiego, a więc z Kazachstanem, poprzez oczywiście pośrednictwo Gruzji, pośrednictwo Ukrainy. Kilka konferencji, które w tej sprawie organizował Lech Kaczyński, symbolizowały dążenie do stworzenia takiego właśnie pełnego systemu uniezależnienia Polski od Rosji. I to było także na płaszczyźnie właśnie ekonomicznej, energetycznej widoczne, nie mniej niż na płaszczyźnie czysto wojskowej.
i prezydent tutaj zaczął być całkowicie izolowany, atakowany przez nowy rząd od 2008 roku, od początku realizujący politykę zgody z Putinem, politykę zamykania oczu na cele Putina. Przywołany przez panią redaktor przykład 1 września 2009 roku był tego no, drastycznym przejawem. Przypomnę, że premier Tusk gościł wtedy premiera Władimira Putina jako gościa absolutnie najważniejszego. W Gazecie Wyborczej przywitał wizytę premiera Putina minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski tak haniebnym, nikczemnym tekstem hołdowniczym, w którym stwierdził, że Rosja nigdy nie hołdowała tak wartościom demokratycznym jak w tym momencie właśnie, kiedy w tym samym numerze Gazety Wyborczej, gdzie ukazał się ten tekst Radosława Sikorskiego z 30-31 sierpnia 2009 roku, na dalszych stronach były informacje o tym, jak wygląda ta demokracja w praktyce, bo właśnie aresztowano w Rosji historyka Michała Supruna, tylko za to, że ten badał historię Gułagu. W tym samym momencie Rosja przystępowała do ćwiczeń wojskowych wspólnie z Białorusią o kryptonimie Zapad, w których oficjalnie ćwiczyła taktyczny atak nuklearny na Warszawę oficjalnie, ponieważ byli również w ramach wcześniejszych umów dopuszczani do tych ćwiczeń obserwatorzy z NATO, więc nie była to jakaś super tajemnica. Tylko wiadomo było, że kraj, w którym Donald Tusk chce witać Władimira Putina jako wspaniałego partnera, wiarygodnego przyjaciela, może nawet Polski w następnych latach, jednocześnie ćwiczy taktyczny atak nuklearny na Polskę, jednocześnie zabija na każdym kroku przeciwników politycznych w swoim kraju. No i odpowiedział na to Lech Kaczyński swoją wspaniałą, godną przemową w Westerplatte, przeczącą temu, co powiedział także w Westerplatte przed nim Putin i co starała się jakby zmanipulować ta medialna otoczka wspierająca politykę resetu w Polsce. Przypomnę, że Putin powiedział, że w istocie Rosja miała wszelkie powody do paktu Ribbentrop-Mołotow, ponieważ została potraktowana niesprawiedliwie, podobnie jak Niemcy, przez Układ Wersalski, przez sytuację po I wojnie światowej, a więc Rosja i Niemcy miały wszelkie prawo, żeby się ze sobą porozumieć. Wszystkie gazety na świecie, media komentowały to jako no, niesłychaną manipulację prawdą historyczną, niezwykle niebezpieczną manipulację, którą, jak wiemy, oczywiście Władimir Putin rozwija do dnia dzisiejszego. A media w Polsce, te, które w ogromnej większości sprzyjały Donaldowi Tuskowi, całkowicie zamilczały wymowę przemówienia Putina i starały się mówić tak jak Donald Tusk, że oto odnieśliśmy wspaniały sukces moralny, dyplomatyczny, ponieważ premier Rosji przyjechał do Polski na rocznicę wybuchu wojny i potępił pakt Ribbentrop-Mołotow. No znaleźliśmy się w sferze orwellowskiego zakłamania Panie rzeczywistości. Panie profesorze, to jest ta analiza przyczyn, dlaczego doszło, jak wyglądała ta sytuacja przed, ale także po katastrofie, ale Donald Tusk rządził przez te lata, oddał w ręce Rosjan śledztwo. Oczywiście w Polsce dalej śledztwo się toczy, już 14 rok, ale jednak przez 8 ostatnich lat w Polsce rządził obóz zbliżony czy wywodzący się, mający korzenie tam, gdzie świętej pamięci Lech Kaczyński. Jak pan patrzy na te 8 lat w kontekście tego, co udało i co nie udało się zrobić w związku z katastrofą smoleńską? Myślę, że z jednej strony to, co niezwykle ważne, to udało się wrócić na tory polityki zdrowego rozsądku i uznania rzeczywistości. Zdrowego rozsądku i uznania rzeczywistości polegających razem na tym, że z Rosją Władimira Putina nie uda się zbudować stosunków dobrych, opartych na bezpieczeństwie pełnym dla Polski, że trzeba szykować się do wzmocnienia tych argumentów, które mogą odstraszyć Władimira Putina od dalszych
metod niszczenia polskiej suwerenności i niszczenia bezpieczeństwa całego regionu. Więc ten zwrot ponownie w stronę NATO, doprowadzenie do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, dokonanie wreszcie tego, co zaplanował Lech Kaczyński wcześniej, czyli zrealizowanie w tym względzie jego testamentu, a więc zabezpieczenie energetyczne Polski, to wszystko się dokonało w ciągu tych 8 lat. I jednocześnie druga niezwykle gorzka strona tych 8 lat polega na tym, że nie dokonano żadnego przełomu w sprawie dochodzenia prawdy o tym, co stało się 10 kwietnia. I to nie tylko dlatego, że no cóż, wskutek decyzji Donalda Tuska z kwietnia 2010 roku dochodzenie tej prawdy jest dzisiaj niezwykle utrudnione, dzisiaj czy w ostatnich latach, ponieważ podstawowe dowody w tej sprawie pozostają pod pełną kontrolą Rosji. Ale nawet wziąwszy to pod uwagę, wydaje mi się, że najstraszniejszym oskarżeniem, jakie można rzucić pod adresem rządów Jarosława Kaczyńskiego w ostatnich 8 latach, bo to przecież jego formacja, w którą niewątpliwie on jednoosobowo rządzi, sprawowała władzę w ciągu tych 8 lat, że nie doprowadził do, no powiedziałbym, skutecznego zablokowania drogi powrotu do rządów nad Polską ludziom, którzy za skutki tragedii 2010 roku odpowiadają. Wydaje mi się, że jakimś szyderstwem w tej sprawie z dochodzenia do prawdy było powołanie komisji w sprawie wpływów rosyjskich w Polsce na 2 miesiące przed wyborami roku 2023. No jak można było zrobić to tak późno, w sposób tak bezpośrednio powiązany już ze zbliżającymi się wyborami, kiedy czas na publiczne dochodzenie prawdy w tej sprawie, publiczna więc przed komisją sejmową, był no, co najmniej od roku 2016, a już takim ostatnim dzwonkiem, przy którym no, wydawałoby się rzeczą najbardziej oczywistą wszczęcie takiego publicznego dochodzenia odpowiedzialności za, powtarzam, konsekwencje tragedii smoleńskiej, to był luty roku 2022, kiedy trudno było udawać, że polityka resetu, na której racje polityczne czy geopolityczne powoływał się wcześniej Donald Tusk i Radosław Sikorski, że polityka resetu była dobra. W lutym roku 2022 dla wszystkich mediów na całym świecie cywilizowanym, zachodnim, było jasne, że Władimir Putin jest bandytą, że zawsze był bandytą, kiedy stał na czele państwa rosyjskiego, bo wywodził się z najbardziej bandyckiej organizacji, jaka istniała w XX wieku obok Gestapo i SS, czyli z KGB, reprezentującej tradycję Czeka i NKWD, i tymi metodami posługiwał się, kiedy rządził Rosją i realizował jej politykę zewnętrzną. To wszystko stało się tak oślepiająco jasne w lutym 2022 roku, że wtedy, gdyby została powołana komisja, trudno byłoby znaleźć przeciwników otwartych, a w każdym razie trudno byłoby takim przeciwnikom znaleźć argumenty blokujące powstanie komisji, przed którą musiałby stanąć Donald Tusk, a jeśli ten nawet zasłaniałby się swoimi stanowiskami w polityce europejskiej, danej mu za wysługiwanie się Niemcom w działaniach na terenie, można powiedzieć, suwerennej polityki polskiej wcześniej. To przecież w opinii publicznej bardzo trudno byłoby przeciwstawić się temu, by najbliżsi współpracownicy Donalda Tuska stanęli przed taką komisją i uniemożliwione zostało w ten sposób im raz na zawsze to, by mogli kiedykolwiek wrócić do polityki polskiej. Ci ludzie nigdy nie powinni, ludzie tacy jak Donald Tusk, Radosław Sikorski, nie powinni nigdy
wtedy mieć szansę już wrócić do polityki polskiej za to, co zrobili w latach 2008-2014, co najmniej w takim okresie, z polityką polską wobec Rosji. Przypomnę symbol najbardziej drastyczny tej polityki, zawarcie umowy między polskimi służbami, a FSB, czyli następczynią KGB, i chwalenie się tą umową, jakoby wzmacniała ona bezpieczeństwo Polski. Zawarcie tej umowy dwa i pół roku po katastrofie smoleńskiej, no to było już takie najbardziej ostentacyjne szyderstwo z bezpieczeństwa Polski i szyderstwo z elementarnego zdrowego rozsądku. Umowa z tą organizacją zbrodniczą jako sposób zabezpieczenia Polski, z organizacją zbrodniczą, która stoi za tyloma zamachami powszechnie uznanymi za zamachy jej autorstwa, z wyjątkiem tego jednego, prawda, z wyjątkiem tragedii smoleńskiej, przy której udaje się, że właśnie aparat bezpieczeństwa Rosji wywodzący się ze służb sowieckich nie ma z tym nic wspólnego. Otóż to właśnie zakłamywanie rzeczywistości nie zostało zdemaskowane skutecznie przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, i o to mam zasadnicze i fundamentalne pretensje do Jarosława Kaczyńskiego i do rządów, które pod jego patronatem były sprawowane przez ostatnich 8 lat. Nie zrobiono w tej sprawie nic skutecznego. Bardzo dziękuję za ten głos. A mówił pan profesor Andrzej Nowak, sowietolog, historyk, Uniwersytet Jagielloński. Dziękuję, panie profesorze. Dziękuję bardzo. A tym słowom przysłuchuje się nasz gość, Marek Pyza, dziennikarz, publicysta, redaktor naczelny portalu W Polityce. Dzień dobry. Przed laty ten naczelny. Dzień dobry. Mikołaj Murkociński czasami takie daje mi informacje, to moja... Z głębokiego archiwum gdzieś tak. Ty przez wiele lat zajmowałeś się śledztwem smoleńskim i tym, co się wokół tej sprawy dzieje. Powiedz proszę, jak oceniasz po 14 latach to, gdzie my dzisiaj jesteśmy jako państwo polskie, jeżeli chodzi o wiedzę na temat tego, co się tam stało? Określam to tak, jak napisałem w aktualnym wydaniu tygodnika Sieci w tytule. To jest 14 lat hańby po prostu. 5 lat takiej hańby założycielskiej, czyli okres tego pozorowania śledztwa przez prokuraturę wojskową w czasach rządów Platformy i Polskiego Stronnictwa Ludowego, i później próba naprawy tego stanu rzeczy, próba skazana oczywiście na porażkę w takim planie maksimum. To było takie trochę desperackie naprawianie błędów po prokuraturze wojskowej przez prokuraturę krajową, ale nie tak, jakbyśmy oczekiwali. To znaczy dziś po 14 latach i 8 latach prawie tego śledztwa prowadzonego w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy wciąż nie znamy odpowiedzi na podstawowe pytania i wciąż możemy stawiać mnóstwo zarzutów śledczym, którzy tę sprawę wyjaśniali, od opieszałości po wiele, wiele innych. To jest od 14 lat bardzo gorzki dzień i niestety z roku na rok nic się nie zmienia. Wczoraj ukazał się taki reportaż w stacji TVN24. Prokurator Krzysztof Szwarc, który jest w tym zespole śledczym numer jeden, powiedział, że bardzo dużo emocji i że żałuje w ogóle, że zgodził się na przewodnictwo temu zespołowi. Wydaje się, że ta sprawa będzie jeszcze przez wiele lat trwała, bo już słyszymy zapowiedzi prokuratury krajowej, że śledztwo zostaje znowu przedłużone o kilka miesięcy, a w konsekwencji pewnie o następnych kilka lat. Gdzie jest ten największy problem? Czy ta ciężka, czy można powiedzieć brak współpracy ze stroną rosyjską, to jest ten główny problem w tym śledztwie? No na dziś to już chyba nie, bo tej współpracy rzeczywiście nie ma ze stroną rosyjską od co najmniej 5 lat. Oni nie odpowiadają na nic, na żadne wnioski polskiej prokuratury, nie godzą się na stawianie zarzutów obywatelom Federacji Rosyjskiej, czyli kontrolerom, lekarzom, medykom sądowym, którzy sfałszowali dokumentację sądowo-medyczną po badaniach ciał ofiar, które były, nie było w 2010 roku. Gdy nasi prokuratorzy byli w 2018 roku w Smoleńsku, no to też była to taka wizyta
No nie chcę powiedzieć, że kurtuazyjna, ale... Nie wniosła za wiele. Oni tam mieli związane ręce po prostu, bo teoretycznie mieli dostęp do wraku, ale mogli sobie na niego tylko popatrzeć. Nie mogli nawet osobiście zrobić żadnych zdjęć, tylko musieli Rosjanom pokazywać to, 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 proszę mi sfotografować, a za parę miesięcy przysłać w ramach pomocy prawnej. Nie mogli przeprowadzić żadnych badań metalurgicznych, dotknąć żadnego elementu wraku, nie mogli zabrać na miejsce własnego sprzętu specjalistycznego. Byli przeszukiwani na bramce przed wejściem do tego hangaru wykrywaczem metalu w takiej upokarzającej bardzo procedurze przez Rosjan. No, tej współpracy po prostu nie było. Natomiast to, co jest największym problemem, to to, co się wydarzyło do 2015 roku, a zwłaszcza w roku 2010, w pierwszych godzinach i tygodniach po katastrofie. Wtedy zapadły decyzje, które zaważyły na całym tym śledztwie i zaważyły na tym, że tej sprawy nigdy nie da się od początku do końca wyjaśnić. To jest prawda, że Polska oddała to śledztwo stronie rosyjskiej, bo chociaż prowadziła je oczywiście prokuratura wojskowa, no to wszystkie sznurki trzymali Rosjanie i takie decyzje, jak podjęta 31 maja 2010 roku przez ówczesnego szefa MSWiA i szefa komisji rządowej Jerzego Millera, który podpisał tego dnia memorandum ze swoim rosyjskim odpowiednikiem w Moskwie, w którym zobowiązał się do pozostawienia czarnych skrzynek z rozbitego Tupolewa w Rosji właściwie na wieczne nigdy, bo do czasu zakończenia rosyjskiego śledztwa i postępowania sądowego. Czyli na zawsze, bo te się nie skończą, dopóki my w Polsce nie skończymy swoich prac. Siergiej Ławrow mówił o tym wielokrotnie. No to takie decyzje sprawiły, że polska prokuratura zawsze jakoś te ręce miała związane. Oczywiście można było robić dużo, bardzo dużo więcej niż zrobili wojskowi. Oni torpedowali to śledztwo i powinni mieć oni sami zarzuty prokuratorskie za niedopełnienie swoich obowiązków. No ale to się nie stało mimo wszystko, że władze przez 8 lat dzierżyło środowisko związane z Lechem Kaczyńskim. Należało wyciągnąć wnioski, należało postawić zarzuty i prokuratorom wojskowym, i urzędnikom, którzy podjęli złe decyzje, rządowym urzędnikom z wiosny 2010 roku. Przecież część śledztw tak zwanych około smoleńskich, czyli nie to główne, które badało przyczyny katastrofy, co do niej doprowadziło, ale kilka takich bocznych, dotyczących chociażby nieprawidłowości w agencji wywiadu, czy tak zwanej zdrady dyplomatycznej, popełnionej przez Donalda Tuska, można było zakończyć. Ja osobiście wielokrotnie słyszałem od prokuratorów, którzy pracowali w tym zespole, że te śledztwa są ukończone. Są gotowi stawiać zarzuty. Tylko brakowało jednego. Decyzji politycznej. Decyzji politycznej. Za każdym razem na przeszkodzie stał ten nieszczęsny kalendarz polityczny, bo były za chwilę wybory, potem kolejne wybory, potem jeszcze jedne wybory i zawsze był zły moment. I zawsze było pytanie z tyłu głowy wśród polityków, nie prokuratorów. Co pomyślą sobie wyborcy, gdy my na przykład spróbujemy postawić zarzuty Donaldowi Tuskowi? No to teraz już nie postawicie tych zarzutów. To, co miało się przedawnić, już się przedawniło. Tusk może tę sprawę zaorać do końca. I tak zapewne się stanie, ale jeszcze pytanie o to, bo przecież była komisja, była podkomisja, był zespół. Mówię oczywiście o staraniach Antoniego Macierewicza, który działał w sprawie katastrofy smoleńskiej. Dzisiaj, jak wiemy, nie ma żadnych wniosków, albo przynajmniej nie było żadnych wniosków takich, które mogłyby doprowadzić do postawienia komukolwiek zarzutów. Jak patrzysz na działalność Antoniego Macierewicza i komisji i tych raportów, które były co rok publikowane? No to jest temat rzeka i to jest temat chyba najbardziej bolesny w sprawie smoleńskiej, przynajmniej po stronie obozu niepodległościowego, konserwatywnego, bo to, co zrobiła podkomisja, to, co zrobił pan minister Macierewicz, no wokół tego nie daje się przejść spokojnie. Wspomniałaś o tym wczorajszym reportażu w TVN24. On miał bardzo sensacyjną wymowę, ale tam nie padło ani jedno nowe zdanie. Wszystkie... To raczej bardziej emocjonalne jakieś nastawienie prokuratora. Nawet nie o to mi chodzi, tylko tam... Ja doskonale rozumiem to wszystko, co mówił prokurator.
Wszystkie te rzeczy też słyszałem od śledczych przez minione 8 lat. Natomiast wszystkie te informacje, które dostaliśmy o zniszczeniu Tupolewa, drugiego Tupolewa, który stoi w Mińsku Mazowieckim, o nieprzekazywaniu dokumentów przez podkomisję do prokuratury, mimo postanowień Wojskowego Sądu Okręgowego w Poznaniu, to wszystko już było opisywane. Osobiście każdy z tych wątków opisywałem, również nieprawidłowości po stronie Antoniego Macierewicza. To, co się wydarzyło z tym wrakiem, jest z wrakiem, z drugim Tupolewem, który dziś jest wrakiem, też jest po prostu haniebny. To jest dowód rzeczowy w sprawie, który został po prostu zniszczony i nic z tego nie wynika. Mieliśmy ukrywanie materiału dowodowego przez podkomisję, przed prokuraturą. Mieliśmy manipulację materiałem dowodowym. Mieliśmy jakieś łowickie wycinanki w analizie Niaru, która nadeszła za grube pieniądze rzeczywiście ze Stanów Zjednoczonych do podkomisji, a później nie była w całości udostępniana. To wszystko wpływa na to, że my jesteśmy zdezorientowani, że zwykli ludzie są zdezorientowani, nie wiedzą, co mają o tym myśleć, słyszą dwie wersje i wciąż od 14 lat to się wszystko opiera na jednym, na wierze, a nie na wiedzy. Tej pełnej wiedzy my oczywiście pewnie nigdy mieć nie będziemy, ale mogliśmy jej mieć dużo, dużo więcej, gdyby politycy lepiej się przyłożyli do tej sprawy z każdej strony. Aczkolwiek trzeba podkreślać, że nikt nie ma tak wielkich zasług w cudzysłowie dla zniszczenia tego śledztwa jak ekipa Donalda Tuska. To tak delikatnie chyba mimo wszystko powiedziałeś o tym, co się działo, jeżeli chodzi o pracę komisji Antoniego Macierewicza. Jaka dzisiaj powinna być narracja płynąca z Polski? Jakie dzisiaj powinny być elementy, o których powinniśmy się domagać czy żądać od strony rosyjskiej? Czy to już jest po prostu musztarda po obiedzie, mówiąc tak dosyć eufemistycznie? No trochę jest po herbacie, bo czego my możemy się domagać od Rosji i co możemy wyegzekwować? Nic. To jest oczywiste. Na to był czas 14 lat temu, wtedy, kiedy cały świat patrzył na Smoleńsk, patrzył na Warszawę, patrzył na Moskwę. 13 kwietnia 2010 roku odbyło się spotkanie rejestrowane. Putin, Anodina, Arabski, Kopacz siedzą w Moskwie na spotkaniu. Anodina mówi, że padła propozycja pomocy ze strony państw Unii Europejskiej oraz spoza Unii Europejskiej badania tej sprawy. Jak odpowiada na to minister polskiego rządu Ewa Kopacz, kolejny minister Tomasz Arabski? Milczeniem, zignorowali to. To był pierwszy moment, kiedy można było skorzystać z okazji, sięgnąć po tę pomoc i nie grzęznąć w tej mgle już w pierwszych dniach. Oni z tego zrezygnowali. Później były bardzo pospiesznie przeprowadzone pogrzeby wbrew prawu. Za to też prokuratorzy powinni mieć zarzuty. Nie było Dlaczego wbrew prawu? Ponieważ nie było dokumentacji sądowo-medycznej, która jest wymagana przez Polski Kodeks Postępowania Karnego przed zorganizowaniem pochówku, za każdym razem, gdy mamy do czynienia z niewyjaśnioną śmiercią danej osoby. Więc nie można było przeprowadzić tych pogrzebów bez przeprowadzenia sekcji zwłok, a o tym, czy sekcje zostały przeprowadzone, nie wiedzieliśmy, ponieważ do momentu pogrzebów nie wpłynęła do Polski żadna dokumentacja sekcyjna ze strony rosyjskiej. Gdy później, po wielu miesiącach, zaczęła spływać, no to się okazało, że jest fałszowana i stąd dziś oświadczenie prokuratora Schwarza, który mówi, że śledczy chcieliby postawić 41 zarzutów rosyjskim medykom właśnie za fałszowanie tej dokumentacji. Ale to się raczej nie stanie. To się raczej nie stanie, oczywiście, że tak. Co zrobić? Co zrobić, to pytanie. Ale pytasz, przepraszam, wrócę jeszcze do tego, co można, czego się domagać od strony rosyjskiej. No ja uważam, że zaniedbano sprawę postawienia Smoleńska na arenie międzynarodowej, wystąpienia do instytucji międzynarodowych, poskarżenia się na Rosję przez polski rząd. Były przygotowane takie pisma, one ostatecznie nie trafiły do międzynarodowych instytucji. Nie wiem do dziś, dlaczego to się nie stało. Jarosławowi Kaczyńskiemu to się politycznie nie opłacało po prostu? Nie wiem, czy to była decyzja Jarosława Kaczyńskiego, czy ona zapadała w szerszym gronie, jakie tutaj ma znaczenie to, co się działo w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, na przykład w czasie rządów chociażby Jacka Czaputowicza. Nie rozumiem tych decyzji.
dawno temu powinniśmy, gdzie się da, skarżyć się na Rosję, nie zrobiliśmy tego, a przecież chcemy od lat na przykład stawiać zarzuty rosyjskim kontrolerom. To jest dowód na to, że to nie była zwykła katastrofa, tylko przyczyniły się do niej osoby trzecie. Bardzo duży wpływ na to, że doszło do tej tragedii, co najmniej bardzo duży wpływ na to mieli ci trzej panowie, którzy siedzieli w tym baraku zwanym wieżą kontroli lotów i błędnie naprowadzali polską załogę 10 kwietnia. To jeszcze wspomnijmy, bo kilkanaście minut temu rozmawiałam z synem Anny Walentynowicz z kolei. Tutaj jest też gigantyczna tragedia, bo Janusz Walentynowicz mówi wprost, że on do dzisiaj nie wie, czy pochowana jest jego mama w grobie, czy też nie, czy te ekshumacje były w dobry sposób wykonane, czy też nie. Jakie ty masz zdanie w ogóle o tych obowiązkowych ekshumacjach, które były i, no i o tych takich tragediach, które są w tych domach jeszcze do tej pory? Te tragedie nigdy się nie skończą. Część rodzin nigdy nie będzie miała pewności, kogo pochowała. Wśród nich jest Janusz Walentynowicz. To wynika też z tego bałaganu i zaniedbań polskiego rządu w roku 2010. Natomiast ekshumację wszystkich ciał ofiar bezwzględnie należało przeprowadzić, choćby z tego względu, o którym mówiłem przed momentem, czyli polskiego kodeksu postępowania karnego. Trzeba było sprawdzić, czy wszystkie szczątki są na właściwym miejscu, bo wiemy, jak wiele było nieprawidłowości o tym, że szczątki 7 osób znalazły się w jednej trumnie. Już nie będę sięgał do tych najbardziej drastycznych opisów, ale po prostu trzeba było to zrobić, nawet jeśli nie wpłynęłoby to w żaden sposób na dochodzenie przyczyn katastrofy. Dobrze, że śledczy to przeprowadzili. Szkoda, że mimo to nie udało się uspokoić i dać pełnej wiedzy o tym, kogo pochowali wszystkim rodzinom. To słowo podsumowania po tych 14 latach, jakie będzie? Że państwo polskie nie zdało egzaminu niestety i w roku 2010 i przez kolejne 14 lat. Mówił o tym Marek Pyza, dziennikarz, publicysta, Tygodnik Sieci, Portal w Polityce. Bardzo dziękuję za wizytę w studio. Bardzo dziękuję. Godzina 9:00 zaraz na naszych zegarach. Drodzy Państwo, dużo dzisiaj się dzieje. Uroczystości przez cały dzień dzisiaj będą trwały na krakowskim Przedmieściu, ale my mamy jeszcze jednego gościa, który na chwileczkę wejdzie do naszego studia. Tutaj są roszady, mimo to, że jest bardzo krótko. Zapraszam dosłownie na 2 minutki. Karol Wałachowski, dyrektor programowy Krakowa dla mieszkańców. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. A pan jak wspomina 10 kwietnia 2010 roku? Wtedy byłem bardzo młody, więc tak naprawdę jeszcze polityka jakoś tak pewnie nie interesowała mnie bardzo. To co pamiętam, to że był to chyba jeden z takich wyjątkowych momentów, który chyba zapadnie tak naprawdę. Tak, jakby to jest pewna część tej najnowszej historii i chyba pamiętam takie uczucie, że chyba wszystko jakoś tak stanęło, mam wrażenie. Też pamiętam dużo osób na ulicach, pamiętam też tak naprawdę takie poczucie, że coś chyba jakiś etap się skończył i tak naprawdę nie wiadomo co dalej, więc to pamiętam wtedy będąc bardzo młodym człowiekiem, który jakoś tą polityką się jakoś bardzo mocno nie interesował. A teraz nowy etap będzie w Krakowie? Mamy nadzieję, pracujemy nad tym. Od 22 lat rządził jeden prezydent, czyli Jacek Majchrowski. Teraz tak naprawdę jest batalia o to, czy właśnie dalej będziemy mieli do czynienia z kontynuacją, czyli z prezydentem takim, który startował właśnie z list prezydenta Jacka Majchrowskiego, czy będziemy mieli do czynienia ze zmianą, czyli właśnie z Łukaszem Gibałą, kandydatem niezależnym, z którym się właśnie znaleźliśmy w drugiej turze. Druga tura to duże zaskoczenie w Krakowie, tak jak pan powiedział, Jacek Majchrowski trochę zabetonował tą scenę samorządową w Krakowie. Jak Kraków dla mieszkańców chce przekonać do siebie? No, ta nasza praca jest bardzo konsekwentna i jak popatrzymy sobie na cały proces, no to te 27% być może z perspektywy sondaży to było pewne zaskoczenie negatywne. Też spodziewaliśmy się lepszego wyniku, ale jeśli spojrzymy z szerszej perspektywy, no to co wybory przygotowujemy coraz więcej wyborców do siebie. No i jakby fakty są takie, że jako niezależny komitet też nasze możliwości
właśnie tutaj, czy dostępu do mediów, czy właśnie tych kadr lokalnych i tak dalej są znacznie mniejsze. Więc ja to tak naprawdę traktuję jako sukces. Tak, teraz mamy 2 tygodnie na to, żeby właśnie przekonać do siebie jak najwięcej osób. Też mam takie poczucie, że patrząc na to, jakie postulaty, jakie rzeczy mówią inni kandydaci, no to tak naprawdę cała reszta mówi to samo, co my mówimy od 10 lat. Więc jakby moim zdaniem to trochę jest tak, że to jest tak naprawdę w tym momencie walka na wiarygodność i na to, kto rzeczywiście przez te ostatnie lata był za zielenią i rzeczywiście chce zmieniać miasto, rzeczywiście chce inwestować w komunikację zbiorową i rzeczywiście, czy chce dobrego planowania przestrzennego. Bardzo serdecznie dziękuję. Karol Wałachowski, dyrektor programowy Krakowa dla Mieszkańców. Dziękuję za wizytę w naszym studio, taką ekspresową, bo czas już nas goni. Jest godzina 9:02 na naszych zegarach. Przypominam, 10 kwietnia dzisiaj wspominamy i będziemy mówić na pewno o tym, co wydarzyło się przed 14 laty w Smoleńsku. Ja już się z Państwem żegnam. Magdalena Uchaniuk poprowadziła poranek, Mikołaj Murkociński wydał i Filip Kwiatkowski zrealizował, a Konrad Tomaszewski odpowiadał za to, że się widzimy. Dobrego i spokojnego dnia.